Cześć wszystkim, znowu Poniu 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, w ostatnim odcinku podawaliśmy parę questów. Ukończyliśmy zadanie z odtrutku dla Rainfalda. I poszukaliśmy również paru duszyczek, które będą nam potrzebne do... wejścia do baterii. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Harmke znajduje się w całym lesie. I tutaj ono to się jest, zaraz z nim pogadamy. Harmke to gość, który podpalił dom Diablicy, więc może z nim być ciekawa rozmowa. W międzyczasie była całkiem ciekawa rozmówka krótka z Diablicy z Ederem. Diablica zaczęła mówić o pogromie i powiedziała coś w stylu: po pierwsze, najpierw twoi sąsiedzi zaczynają cię gnoić, bo odmawiasz niewłaściwe modlitwy przed wieczorem. No, ale Eder odpowiada, to no wiesz co, no zawsze się gnoimy, tak w ten sposób okazujemy dla siebie miłość. A potem na Diablicę na to odpowiada, a potem przychodzi jakiś władyka i zaczyna wieszać twoich sąsiadów na drzewie. No wiesz co, niektórzy z nich ciągle mnie gnoili, więc sobie na dobrze się zdarzyło. Więc tak, Eder, cyniczny dupek. Może nie dupek, ale cynik na pewno. Nie wiem, czy ta rozmówka się jeszcze powtórzy, ale chciałem o tym wspomnieć. To on, Harmke. Pamiętam tę nędzną gębę i gruzowate kolana. Ha! Szykuita się na bitkę! Ale wychodzi na polanę i zamiera w bezruchu, gapiąc się na Diablicę z Karok. Jak na elfa przystało, jest wysoki i smukły. Jego twarz jest wysmagana wiatrem, a włosy ma stronkowate i przetłuszczone. Jego towarzysze odwracają się i wpatrują w spiżowego golema. What's that wicked thing doing here? Dlaczego jesteś taki nerwowy, Harmke? Czyżbyś zobaczył ducha? It's a killer! Look, we don't want no trouble. Just trying to do our work. Krople potu pojawiają się na jego czole pomimo zimnego powietrza. We'd be much obliged if you'd leave us be. And take that thing with you. Spogląda na Diablicę z mieszanką przerażenia i pogardy. Dość, Punio! Co widzisz? Czy to jest osoba, która podłożyła ogień? Kiedy Diablica staje na nogi, całe jej ciało porusza się wokół osi jej stóp. Mówi do ciebie, ale jej uwaga jest skoncentrowana na wiązka esencji, skupiona jest na Harmkę. Harmkę, pamiętasz wioskę Zimny Ranek? Everyone does. Let the Raid Sarans into the Deerwood. What's that got to do with anything? Przestań się ociągać, zobacz co ten drań ma wypisane w duszy. Kim jesteś? Just a woodcutter. Ask anyone in Stalwart. They'll tell you. Chcę odpowiedzi, Punio. Jeśli nie przestanie skamleć, to sama wyrwę mu je z głowy. No, my możemy troszkę to mniej inwazyjnie zrobić, więc te roboty. Odstępuję od ciebie, a twoja świadomość przenika przez jego drżącą skórę i nędzny strach. Widzisz wspomnienia, zaśnione lasy pełne powalonym sosen i odeł. Dni odmierzane są rytmicznymi uderzeniami twojej siekiery. Są też inne chwile, rozbłyskujące jak ogień trzaskający w palenisku. Dzieci, chude i żwawe, jak ty, ale też pilnie pełne młodzieńczej energii. Wspólnie rozsypujecie płatki zimokwiatów na grobie. Sięgasz głębiej w duszę Harmkego. Lata przelatują ci przed oczami. Pochodnia trzymana w lewej ręce ogrzewa twoją twarz i bark. Wokół ciebie inni mężczyźni i kobiety trzymają swoje pochodnie, a górskie powietrze przysiągnięte jest odorem dymu i potu. Wszyscy kipią gniewem, który od wielu dni rozgrzewał waszą krew, wyczerpując wasze siły, ale jednocześnie wam ich dodając. Znajdujesz się w pobliżu wioski Zimny Ranek. Do świtu zostało jeszcze parę godzin, ale zamieszanie obudziło mieszkańców. W skutym szoronem oknach pojawiają się płomienie świec i przerażone oblicze. Zaczynasz mieć wątpliwości. Nagle słyszysz trzaskanie drzwi, uliczko biegnie mieszkaniec wioski, rozsypując dookoła śnieg. Jego blada twarz i siwe włosy sprawiają, że wygląda niemal jak duch. Rząd osób trzymających pochodnie faluje, kiedy się do nich zbliża. Przyspiesza, ale nikt nie zastępuje mu drogi. Oczami wyobraźni widzisz, jak rozbija wasz szyk, jak w koszmarze, który was tu sprowadził. Wyobrażasz sobie, że budzisz się we własnym łóżku, a żar pochodni to jedynie ciepło twojej żony, śpiącej obok. Jednak wieśniak dociera do rzędu pochodni,
o rzut kamieniem od ciebie. Kobieta wstępuje z szyku i wbija mu sztylet w szyję. Pozostali towarzysze krzyczą. Gniew, wspomnienia i pełne żądzy krwi, poczucie triumfu. Przyszliście tu w konkretnym celu. Przyszliście tu wymierzyć sprawiedliwość zdrajcom z zimnego ranka. Przez następne kilka godzin widzisz przejazd w skrwawionych kolorach. Podpalasz wszystko, co się da, a wszyscy, którzy uciekają, idą pod miecz. Zupełnie jakby sama Magrana szeptała ci ducha i kierowała twoją dłonią. Zmęczenie niemal ostudziło twój gniew, ale zauważasz dom na skraju wioski, jeden z nielicznych, które jeszcze nie stoją w płomieniach. Otaczają go postrzępione świerki, a jego drzwi pomalowane są na żółto. Żółty, kolor wschodzącego słońca, kolor włosów twojego syna, kolor tchórzostwa. Nagle ktoś atakuje cię od tyłu, to mężczyzna, pamiętasz go z podróży do zimnego ranka, chociaż nie przypominasz sobie jego imienia. Wykrzywia twarz w grymasie nieopisanego gniewu, sądzisz nawet, że wziął cię za jednego z wieśniaków. Rozbijasz okno i wrzucasz do środka pochodnią, mężczyzna odwrócił się od ciebie. Wydaje ci się, że z domu słyszysz krzyk dziecka, ale nie sposób tego potwierdzić w zgiełku zamieszek. Hank wzdryga się, kiedy wycofujesz się z jego wspomnień. Oczy rozszerzają mu się w poczuciu winy i strachu. Wyrzuć to z siebie, Punio. Co widziałeś? To nie takie proste. Nie opowiadaj mi bzdur. Zajrzałeś w plugawe resztki jego duszy. Powiedz mi, co widziałeś. Okej, on spalił twój dom, to nie on odpowiedział za to, co spotkało twoją rodzinę. No, on spalił jej dom. Ale jeżeli to powiemy, to pewnie skażemy go na śmierć. To nie on odpowiada za to, co spotkało twoją rodzinę. Ale przecież go pamiętam. Skąd ta pewność? Zajrzałem w jego duszę. Kiedy przenosi wzrok na Hankego, na ciebie, z jej gardła dobiega desperacki lęk. Jej esencja wrzy od pytań. W końcu linie żaru zanikają. Na pierśniku jej ciało rozluźnia się. Marnotrawstwo. Patrzy, jak Hanke ucieka i potyka się, kiedy znika Diablica 2. Okej, nie podoba mi się to zakończenie. No wiecie co? Spróbujmy to jeszcze raz zrobić. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli go oskarżymy. Jeżeli powiemy, że to on. Dobra. W sumie tak, to on spalił jej dom, ale jednocześnie troszkę szedł za... Troszkę nie był tego pewien, co robi. Więc myślałem, że będzie jakieś ciekawsze wyjście. Dobra, przejdźmy przez to szybko. To nie takie proste. Dobra, on spalił twój dom. Wpatrujesz się Harmkego, słyszysz jedynie terkoczący w jej gardle mechanizm, ale Harmkę nachyla się bliżej. What did you say? Usta mu drżą. Jakie to było uczucie? Trzymać w ręku pochodnie, a w drugim klingę? Co wtedy czułeś? Dziki, nieludzki krzyk dobywający się z jej mechanicznego gardła powala Harmkego wraz z towarzyszami na kolana. Wrzeszczą z przerażenia, wyrywające zębatki, jęczą, gdy rzuca się na niego. Okej, serio? Teraz będziemy musieli ich wszystkich zabić? Nie da się inaczej tego załatwić. Ta opcja jeszcze mniej mi się podoba. Dobra.
Oszołomy ich wszystkich i bierzemy się do roboty. Jak już mamy ich zabijać, to zróbmy to dobrze. Okej, dobra. Użyj tej serce furii. Okej. Złapcie tego drwala. Żeby nie uciekł, dobra. Ty zabij się na nim. Dobra. Możesz strzelić. Dobra. Tuż nekrotycznie, antypłynę go wykończyć. No prawie. Dobra. Harmka zdjęty. Już? Zadowolona? Kiedyś się zbliżasz i czarne, paciorkowe oczy wpatrują się w jakiś odległy punkt. Esencja burzy się i kotuje w rytm rozmyślań. All that fretting and wondering. And the deed's over in less time than it takes to tell. Jak się teraz czujesz? Przez jakiś czas nic nie mówi, słyszysz jedynie miarowe stukotanie w jej piersi. I killed a lot of folk in my time. Felt their blood slick in my hands, smelled their flesh as it burned. And I always used to imagine what it would be like to have Harmka under my knife, feeling his breath come hot and fast, smelling the fear ooze out of him. Okay. Couldn't feel a thing. His fading pulse weren't no more than a powder of rain to me. Wierz mi, na pewno nie żyje. I know. But I wanted to feel it, you understand? This body. It weren't made for feeling. Gouging my fingers into Harmka's wasting flesh, his screams just buzzing in my skull. All it did was remind me. Jakie? That this is a madman's fever dream. Like a prison. But no, because in a prison, you lay your head down and you feel the straw soft beneath you. Your flesh prickling in the cold, black bread crumbling on your tongue. Hmm. Masz rację, to brzmi paskudnie. I still dream on folk. I wake up some mornings wondering why I can't feel the floor beneath me. Thinking I must have fallen and gone crippled. But then I lift my head, see a bronze corpse stretching out in front of me. Jeśli nie przestaniesz narzekać, to myślę coś gorszego. Przykro mi, że tak cierpisz. It's not pity I want, it's a choice. I dream too of what Galvino did that night. Those moments. I'd endure another cold morn if it'd spare me this fate. Co dokładnie zaszło? Was after I got caught in Stalwart. They'd locked me in a little house by the inn, the old mayor and his cronies. When a crowd of them came for me in the dark of night, I was only surprised it had taken them so long. Only they didn't march me to no gallows. No. They snuck me to another house on the edge of town, real sneaky like. That's where I met Galvino. To on przyniósł twoją duszę. Weren't nobody fonder of reminding me. He was fiddling with some machinery in his workshop. Had his sleeves rolled up, even though it was cold enough to see your breath. Never actually looked at me until he started fitting some copper helmet over my head. By that time, the mayor's goons had me trussed up good and tight. Galvino was having himself a grand time barking orders at that lot. Chyba widzę, do czego to zmierza. So while Galvino's fastening that helmet over my head and them copper bands around my arms, I'm starting to look at his contraption. And that's when I see it. I czarne oczy utkwione są w nieokreślonym punkcie, a jej esencja przygasa. It's this metal suit strapped into the machine, just like me. A cold, dead-eyed thing, all done up with fancy carvings and such.
Wiedziałaś, co zamierzali? I had this terrible cold feeling in my gut. But I still couldn't figure. I start asking Galvino and the rest of them what's going on. But they're too busy to answer. Then suddenly, they're waiting, staring at me with that fixed, horrified look. But they ain't watching me. They're watching for something to happen. Galvino tells the woman nearest the machine to flip the handle. And then, just pain. Being torn apart every which way, feeling my soul peeled from my body. By the time I came to, I couldn't feel a thing. Just this dull, distant sort of ache. Słyszałem ględzenie starego, a kiedy ujrzałem go nade mną, jak wpatruje się we mnie, wygłoniałem wzrokiem, próbowałem krzyczeć i go uderzyć. A więc tak tutaj trafiłaś. Sure enough, and how Galvino ended up in that little shack. The rest of Stalwart didn't take kindly to having a killer in their midst, nor to seeing their mayor and the army Valians strike a secret deal. They drove Galvino out. Destroyed a fortune in machinery, and wrote a letter to the Academy in Solana, ruining what was left of his name. O liście nie wiedzieliśmy. Ciekawe. Still, he's lucky he didn't get a pelting. The old mayor fled too, and Stalwart's been as snug and cheery as ever. No tak, to dowiedzieliśmy się o tym w poprzednim odcinku. Skoro poraliśmy się z Harmkiem, do czego jeszcze jesteś mi potrzebna. You're better company than Galvino. Okej. To... Okej, niech będzie. It's been a while since I were out in the world. Guess I'm keen on seeing more of it. Even if I'm stuck with a bleeding heart. Anyways, I've been wondering about that fortress. Wydajesz się nietypowo nieśmiała. Milczy, skupiając uwagę na skrzypiącym stawie. Near everyone thinks it'll have just the thing they need. Those villagers wanted to fix up their brook downtown. Galvino always thought it carried some great secret of Animanson. And all them adventurers came looking for fancy gear. Co chciałabyś tam odnaleźć? I don't know. Something to help me feel. Or forget. Effigy's eyes, maybe just something new. I just figured, with those dwarves being expert smiths and all, maybe they had something to unmake me, put me back into my body. Wątpię, by było to możliwe. Twoje ciało zdążyło się już rozłożyć. I know, it was just a passing fancy. Okej, dobra. Dobra, szkoda tych ludzi. Myślałem, że uda się to jakoś bardziej politycznie załatwić, ale opcje było albo ukłamać diablicę, albo powyżynać ludzi. Ta, bardzo, bardzo fajna opcja. Dobra, nieważne. Ta opcja przynajmniej była ciekawsza. Więcej rzeczy się dowiedzieliśmy o diablicy, więc pozostaniemy z tym. Zobaczymy, czy w krzepie się nas nie obrażył. W sumie wiecie, jesteśmy ostatnimi ludźmi, którzy pytali o tych drwali, a potem nagle wszyscy zostali tajemniczo wyrżnięci. Coś, może ci wieśniacy nie są dobrzy z matematyki, ale 2 plus 2 pewnie będą potrafili dodać. Okej, jest godzina 5. Zobaczmy, czy rybaczówka będzie jeszcze pusta. Mieliśmy tam zajść po północy i poszukać czegoś. Okej, okay, świetnie. Jest pusta. Dobra, no to diablica. Olej, nie tego szukamy. Tego, nie tego też szukamy.
Tutaj coś jeszcze jest. Bransoleta Ardy. To jest właśnie to, okej? Okay. Sięgasz do beczki z jednej bransoletu uczepioną... z uczepioną jej gęstą aurą esencji pełną wspomnień. Czujesz, jak cię wciągają. W wspomnieniach idziesz przez rybaczówkę. Podłogę zamieciona, ale na kłębkach nadal widzisz plamy po stopionym śniegu i rybich wnętrznościach. W rogu kuli się mężczyzna. Jego głowa pada do przodu, jakby przyspał. Kiedy zbliżasz się, podnosi na ciebie zamglony wzrok, to Gryndę. Jego twarz jest młodzieńcza, lecz biała, a jego włosy przypominają strąki. Czujesz ukłucie gniewu i politowania na widok rozpustnego stylu życia twojego brata. Arda. Jego głos przypomina skrzek. Gryndę wyciera nos. Przygląda się mieszance krwi i proszku na wierzchu dłoni. Wzrusza ramionami. Zaciskasz palce na grubym, szorstkim materiale. Pod pachą trzymasz najlepszą wymianą pończę twojego ojca. Go! To raid Ceres, or Defiance Bay, or fucking Air Glonfoth. I don't care! Rzucasz monetami w niewdzieczne nika na podłodze. Podnosi opończę i przygląda jej się tępym zdumieniem. Wyciera nos o jej brzeg. Nagły atak gniewu powoduje słabość i ból kończyn. Okej, ciekawe o czym? Mam rocze jego samą towarzyszy potok smarków i lśniny. You think I haven't noticed the money missing from the fishery coffers? Or heard Tana talk about losing a golden duke? Szepczesz, obawiając się nawet teraz, że ktoś cię posłucha. Słowa ledwie przyciskają się przez gardło. You can't be found when there's work to do. But every time those merchant wagons roll into town, you've got coin enough for a few bags of ripple sponge. No, it's not. Stalwart tolerates your sponge habit, but they won't abide your thieving. Dotykasz swojej bransoletki po podarunku od matki, skupiąc paciorki. You won't. I will. Nie narobiłabym wstydu matce i ojcu, gdyby jeszcze żyli, ale teraz mam już dosyć. Twój gniew przyćmiewa resztki politowania, gniew na niego, że pozostawił cię w takiej sytuacji, że w ciebie zwątpił, że nie widzi. Jesteś wystarczająco blisko, by wyczuć jego kwaśny oddech, kiedy cię popycha. Padasz patrząc w jego rozszerzające się oczy, wirujący sufit. To przecież w stylu Gryndego, taki głupawy napad złości, zawsze myśli tylko o sobie, więc teraz będziesz cierpieć na ból głowy przez cały tydzień. Widać wyraźnie, że niektórym nie da się pomóc, ale pamiętasz go przecież jako swojego małego braciszka biegnącego przez śnieg i padającego na lodzie. A ty również ślizgasz się, upadasz. Za tobą stoi stół, ale nie powinien. Wspomnienie gwałtownie się kończy, przywracając cię do teraźniejszości. Serce wali cię w piersi, a w dłonie masz mokre od potu. Cześć. Gryndę! Drzwi rybaczówki otwierają się ze skrzypnięciem, do pomieszczenia wchodzi Gryndę, przyglądając się tobie i bransolecie zaskoczony i rozłoszczony. Jego twarz blednie. You take shelter in our village and then ransack it like a common thief? You better explain yourself! To ty powinieneś się wytłumaczyć. Zabiłeś swoją siostrę Ardę tutaj, w tym pomieszczeniu. Otwiera usta, by odpowiedzieć, ale jego głos wyraźnie więźnił w gardle. Jego strażnik wpatruje się w bransoletkę, rozpoznaje ją, na jego obliczu maluje się przerażenie. Worth coming back for this alone. It was an accident. I was a failure and a wretch then. But I never would have killed anyone. Least of all my own kin. Co masz na myśli? I gave her body to the lake.
but I kept her bracelet. To remember the cost of my own weakness. I ain't asking for forgiveness. I know I don't deserve any. My penance is my work on behalf of the village. And they need it, truly. You've seen the shape this place is in. Have mercy on Stalwart, if not on me. Let me do the work Arda would have done. That's my debt to Stalwart, and the only fitting way to honor my sister. Decyzja nie należy do ciebie. Jesteś to winien Ardzie i całej wiosce. Musisz powiedzieć prawdę o jej śmierci. Kept thinking I could get by this way, but I guess you're right. It's time they knew the truth about me. Odwraca się, by odejść ostatni raz, obrzucając rybaczówkę spojrzeniem. Okej, okay, już nie pamiętam kontekstu. Okej. Okay. Mówił, ma na pięku z Gryndem, naczelnym rybakiem Krzepy. Okej. Okay. No dobra. Ciekawa historia z tego wynikła. Teraz możemy się stąd zabierać. No i dobra. Teraz musimy poszukać dalej ludzi. Znaleźć kogoś może lepszego do obudzenia niż ta stara kobita. Dobra, poza tym mamy kolejną głowę do oddania. Dla Tealdora. Przybywam po nagrodę za koło łowieckie starego Dunrydu. Galwainowi niech będą dzięki, tobie też rzecz jasna. Szczerze mówiąc, martwiłem się, że ci głupcy dotrą tutaj i puszczą z dymem resztę wioski. Okej. Okay. Całkiem nieźle zarabiamy na tych ludziach. Okej, okay, czy możemy zbadać twoją duszę? Chyba nie. Okej, okay, dobra. Kończyliśmy zadanie, woskowy twórca. Toś sobie poczytać, to niech spauzuje. I dostaliśmy helwokową formę. Niesamowitą moc całkowitego kopiowania ekwipunku, który nie jest przypisany do duszy, w tym broni, tarcz, pancerzy i innych. Ilości magicznej energii niezbędnej do powielenia przedmiotu sprawia, że forma zostaje w całości pochłonięta podczas kopiowania. Okej. Okay. Ilość magicznej energii sprawia, że zostaje całość pochłonięta. Okej, czyli możemy skopiować jeden dowolny przedmiot? Ciekawe. Ciekawe. Oj, dobra. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj będziemy mogli spadać. Tutaj mamy przejście do baterii. To nas na razie nie interesuje. Pogadajmy jeszcze tutaj z ludźmi, których tutaj mamy, i przebadajmy ich duszę. A jeżeli nikt się nie będzie nadawał, to... O, zobaczcie na ten koszmar. Czekanie, aż wychodek się opróżni na takim razie. Dobra, Iduran, możemy zajrzeć do twojej duszy? Nie. Okej. Okay. Czy kogoś tutaj jeszcze mamy? Chyba nie. Na to, że nie. Dobra, to zajrzmy jeszcze do tego Tylseka, tego starego łowcy. Zbadajmy jego duszę. A potem pójdziemy do karczmy i tam będziemy badać ludzi. Ten Tylsek, tylko Tyrsk. Welcome.
Odczytaj. Have a seat by the fire if the cold's gotten into your bones. Odczytaj jego duszę. Dusza Tyrska jest pociągliwa i tętniąca życiem. Kiedy sięgasz ku niej swoimi zmysłami, widzisz, jak swoich ust wydobywa się obok pary. Znajdujesz się wysoko nad ziemią, wciśnięty pomiędzy dwie gałęzie drzewa. Księżyc rozjaśnia ośnieżoną okolicę, a w dali widzisz, jak twoja zwierzyna wychodzi na lód, jakby wkraczała na oświetloną scenę. Wstrzymujesz oddech i naciągasz łuk. Ciepło powraca do twoich kończyn, a mróz i śnieg ustępują miejsca zdymionemu domostwu Tyrska. Welcome. Okej, okay. Nic tutaj. Hey, dobra, there. No to wychodzimy. Sure. First, your neighbor's hound you because you say the wrong prayers at supper time. If it wasn't that, it'd be something else. Just their way of letting you know they care. Then some cross-eyed lord gets to stringing up your neighbors. A couple of them were ones that have been hounding me, so that worked out at least. Okej, dobra. Fajnie, że to powiedzieli jeszcze raz. Dobrze, takie, cokolwiek mówi Edyr, zawsze to jest lepiej usłyszeć z jego ust niż z moich. Okej. Gość dalej czeka. Ktoś ma poważną sprawę w tym wychodku. Hey there. Let me know if you need anything. Myślałem, że lekarstwo zdziałał. Czy to znaczy, że twój normalny wygląd? Yes, fine. Haha. I'm doing much better actually, and everything seems to be working like it ought to, so thanks. Take care. Przy okazji odczytajmy jego duszę. Hey there. Let me know if you need anything. Zaśnieżone ścieżki znikają, a w rześkim powietrzu czujesz cierpki zapach dymu. Ciemna chmura unosi się z nad pozostałości płonącego domu na krawędzi kamiennego pola. Leżysz przyciśnięty do ziemi, nad tobą wiatr rozrzuca dookoła rozżarzone iskry. Noszą się w powietrzu jak świetliki. Twoje lewe oko jest lewe oko jest zamglone, więc postać stojąca nad tobą stoi jedynie ciemną plamę, sylwetka na tle ognia. Ciemny kształt zbliża się do twojej twarzy, następuje potem agonia, wybija cię ze spełnienia z powrotem do własnego ciała. Aha, niewiele nam to mówi. What? Did I spill something on myself? Nie. Ktoś cię po prostu zabił kiedyś. I nie wiadomo za co. A niewiele nam się to przydaje, więc idziemy dalej. Dobra. Mamy tu jeszcze paru ludzi. Chyba mamy paru ludzi, których będziemy mogli zagadać. Więc zrobimy to w następnym odcinku. Czy mam tu coś ciekawego do wyekwipowania? Chyba raczej nie. Okej. Okay. Więc w następnym odcinku będziemy dalej przepytywać duszę mieszkańców. Aż może znajdziemy jakiś zastępnik. Jak to znajdziemy, to zobaczymy, co z tego wyniknie. Poza tym musimy się udać z powrotem do długich wodospadów, aby ubić kolejnych najemników. Hic, będzie zabawa. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!